No i teraz rozwiązanie zadania czwartego, więc tu był przypadek ten dreszcz dla soczewki skupiającej, gdy przedmiot świecący jest w odległości większej niż ogniskowa, to jest ognisko, czy znajduje się on z lewej strony tego ogniska. Powstaje wtedy obraz rzeczywisty, też w odległości większej niż ogniskowa, czy poza tym ogniskiem z prawej strony. Mamy rzeczywiste ognisko, bo to jest soczewka skupiająca, rzeczywisty obraz, więc w równaniu naszym wybieramy to równanie soczewki z plusami przed 1 przez y i z plusem przed 1 przed f. Tu mamy dwie niewiadome, bo znane są, szukamy x i y, więc tu mamy dwie niewiadome, z tego równania nic nie obliczymy, ale jeszcze mamy drugie równanie na powiększenie, bo powiększenie znamy, to jest y przez x. I z tego prostszego mamy układ równań, dwa równania, dwie niewiadome. Z prostszego równania wyrażamy wzorem to y przez x, tu wyraziliśmy, wstawiamy w to miejsce. Wstawiliśmy wspólny mianownik, to będzie px, więc jak tu ma być p, to p się pojawia w liczniku jeszcze więc tu będzie p plus 1 przez p razy x, tak? Niewiadoma nasza jest tylko tu, no to mnożymy przez x, tu się pojawia tam, gdzie jest jedynka x, mnożymy przez f, żeby f się pojawia w liczniku po prawej stronie, wstawiamy wartości liczbowe, wychodzi nam 12 cm. No i teraz wracamy do y to jest p razy x, no to no trochę za szybko zrobiłem, bo to można w tym miejscu jeszcze jak tu zrobić, czyli p razy x, czyli jak pomnożymy p razy to wyrażenie, no to to p, które tu się pojawi, z tym p się skróci, więc wzór będzie f razy p plus 1 i wstawiamy teraz f to jest 10 cm, p plus 1 to jest 6, to można zapisać jeszcze w ten sposób, 10 cm to będzie 5 plus 1 równa się 60 cm. O, właściwie tu jest, było poprawniej. To jest też dobrze, ale tak byłoby jeszcze lepiej, tak? I to już mamy rozwiązanie. Dziękuję. I kolejne jeszcze zdanie, jeszcze jedno będzie.